Poniedziałek, 26 stycznia, Karolina Paras, witam Państwa. Zaczynamy informacje piotrkowskie. A dziś w programie krew na śniegu, czyli drastyczne sceny na ulicy Słowackiego. Powiemy też o radosnym 40-leciu i o nowej książce o piotrkowskich artystach. Młoda sarna zagryziona przez dwa psy. Do tego makabrycznego zdarzenia doszło dziś przed godziną 10 na ulicy Słowackiego. Na miejscu zdarzenia udała się również nasza kamera. Ostrzegamy, niektóre zdjęcia są drastyczne. W tej okolicy widok saren nie jest nowością. Rozległe pola to tereny, na których zwierzęta poszukują pożywienia. Ta młoda sarna jeszcze rano była w stadzie. Tuż przed godziną 10 zakończyła żywot, zapędzona na ulicę i zagryziona przez dwa psy. Widział pan tą walkę? Nie, walki nie widziałem, bo ja dojeżdżałem, to już tylko potrafiłem odgonić od praktycznie nieżywej już sztuki. Czyli były te psy, ile ich było? Dwie sztuki, ale widziałem biegnące tam w oddali też następne, także cała watacha prawie psów była, bo pojedynczy to by nie dał rady, także musiały to być zagończyki takie porządne. No. Wałęsające się psy na krańcach miasta to nie nowość, mówią mieszkańcy. Wie pani, przywożą psy z miasta, puszczają, bo to jest koniec ulicy, zakamarek, wypuszczają, z obrożą chodzą, ale to trzeba coś z tym zrobić, trzeba tutaj jakoś odstrzelić te psy, żeby nie wyłapać, bo przecież tutaj jest masakra. U mnie miesiąc temu wybrały 56 kur, podkopały się pod siatką, wybrały w ogrodzeniu i też przyszły i wybrały. Także to jest masakra z tymi psami. I nigdy nie wiadomo, czy taki wałęsający się pies nie zaatakuje, nawet jeśli nie jest bezpański. W moim odczuciu te psy nie były bezpańskie, tylko jest to brak należytej opieki ze strony właścicieli tych wałęsających się psów, które dopadły, jak widzieliście Państwo, sarny, które były w polu. Jedną z tych sarn odgoniły i sarna wpadła w obręb zabudowany. Nie miała szans ucieczki, ponieważ wszędzie ogrodzenia były. Psy ją dopadły, zagryzły. Widok jest makabryczny. Sprawą psów, które zagryzły sarnę, zajęła się Straż Miejska. Te psy na pewno nie przyszły z daleka, czyli muszą być mieszkańców tam blisko mieszkających. No jak również te zdjęcia, które mamy, będziemy prosili, pokazywali osobom, które tam mieszkają, mieszkańcom. Może oni znając teren i mieszkańców i tam sąsiadów lepiej, może te psy rozpoznają, także będzie łatwiejsze dotarcie do właścicieli tych psów. Trop w tym wypadku okazał się prawdziwy. Straż Miejska ustaliła i ukarała dwóch właścicieli psów, które dziś zagryzły sarnę. Czy jednak to rozwiąże problem wałęsających się groźnych psów po uliczkach naszego miasta? Elżbieta Jarszak, Telewizja Piotrków. Zmieniamy temat. Noworoczne życzenia składano sobie podczas spotkania w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie. W piątkowe popołudnie odbyło się tam spotkanie noworoczne. Na początek toast i najlepsze noworoczne życzenia. W taki sposób każdego roku świętuje się tutaj karnawał. Nie mogło zabraknąć specjalnie na tą okazję zaproszonych gości. Takie spotkania to wyjątkowe chwile dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Spotykamy, porozmawiamy, podyskutujemy sobie na różne tematy, które są złe. Odrzucamy, które dobre, przyspajamy. Spotkanie zorganizowali Stowarzyszenie Represjonowanych Żołnierzy Górników, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. O tym zespole można powiedzieć, że to perełka na muzycznej mapie Piotrkowa. Radość Życia śpiewa już od 40 lat, a w piątek zespół uroczyście obchodził jubileusz. Ten, kto ma w sercu muzykę, jest dobrym człowiekiem. Z taką dewizą idą przez życie chórzyści zespołu Radość Życia, którzy podczas jubileuszowego, piątkowego koncertu zaprezentowali klasyczne utwory w świątecznym klimacie. Niektórzy śpiewają od małego, jak najstarsza wokalistka chóru, 92-letnia sopranistka Maria Malatyńska. Życie śpiewająco. Od powszechnej szkoły śpiewałam zawsze w chórach i tyle lat. Gościem specjalnym wieczoru był wokalista Krzysztof Cwynar, który w parze z wokalistą piotrkowskim Tomaszem Balcerkiem zadbał o merytoryczną oprawę koncertu, ale i sam z animuszem zaśpiewał dobrze wszystkim znane utwory. Proszę, to jedno, proszę mnie.
już kilka dni, a my tak jak nigdy nikt, a my tak jak piękny śnieg, tak bardzo kochaj mnie. Po zakończeniu części koncertowej na muzycznych jubilatów i ich gości czekał tort oraz poczęstunek. Podczas osobistych podsumowań minionych lat nie kryto wzruszeń. Po prostu radość, może dlatego, że to jest naprawdę ciężka praca. Tyle różnych niepokojów, tyle różnych problemów, tyle różnych takich drobnych czasem niuansów, no ale w końcu coś wychodzi, coś się udaje, chór zaczyna brzmieć, chór śpiewa. No to dla mnie to jest po prostu radość, wielka radość, satysfakcja. Te nieprzespane noce już nie są ważne. Chór seniora Radość Życia działa w Miejskim Ośrodku Kultury. Nagradzany jest na wielu przeglądach muzycznych, konkursach i festiwalach w całej Polsce. Jednym z ostatnich jego sukcesów jest zajęcie pierwszego miejsca na 17. przeglądzie artystycznym Ruchu Seniora 2014. Świątecznie i przy dźwiękach kolęd było w sobotę w Miejskim Ośrodku Kultury. Po raz 10 odbył się wojewódzki festiwal Kolęda Pieśnią Zgody. Kolędy i pastorałki zaśpiewali soliści oraz zespoły. W konkursie zaprezentowało się ponad 40 wykonawców. Można było usłyszeć kolędy oraz mniej znane pastorałki. Mroczne perwersje codzienności zagościły w niedzielę na deskach sceny Miejskiego Ośrodka Kultury. To współczesna komedia, którą można rozpatrywać na wielu poziomach. To ukryte aluzje i znaczenia, które są uniwersalne i ponadczasowe, choć zaskakujące. Ekshibicjonizm postaci jest właściwie tylko taką przyczyną do otwarciem przedstawienia. No po prostu jest to jakiś pretekst do tego, żeby opowiedzieć o dwóch facetach. No w tym przypadku akurat jest to Karol Marx i Zygmunt Freud, aczkolwiek nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Spektakl przesycony był humorem, ocierającym się o absurd, jednak zaskakujący w swej przewrotności i niejednoznaczności. Mówiliśmy o chórzystach, teraz powiemy o innym artyście. Promocja książki Jerzego Korczaka-Ziołkowskiego odbyła się w Ośrodku Działań Artystycznych w minioną niedzielę. Jerzy Korczak-Ziołkowski, choć urodzony we Lwowie, całym sercem związany jest z Piotrkowem. Historię jego życia można przeczytać w najnowszej książce z serii Artyści Piotrkowscy pod tytułem Jerzy Korczak-Ziołkowski, do której tekst napisała Agnieszka Warchulińska. Pan Jerzy przedstawiał mi jak gdyby historię swojego tego życia artystycznego, pokazywał obrazy, tłumaczył, opowiadał o swoim życiu zarówno artystycznym, jak i prywatnym. I to wszystko po prostu później ja starałam się przelać na papier, w jakiś sposób chronologiczny uporządkować, uzupełnić recenzjami prac wspaniałych autorów. Jerzy Korczak-Ziołkowski to postać niezwykle inspirująca. Jest zdobywcą Nagrody Złota Wieża Trybunalska. O Piotrkowie opowiedział m.in. w swoich pracach, obrazach czy rysunkach. Pan Jerzy jest w ogóle osobą, która jest ogromną skarbnicą wiedzy na temat Piotrkowa. On wręcz sypie opowieściami o danych miejscach, ale mało tego, popiera to od razu pokazując jakiś obraz, jakiś rysunek. Podczas promocji książki w Galerii Ośrodka Działań Artystycznych można było podziwiać wystawę prac artysty. Szczególną uwagę przykuwały miejsca znane piotrkowianom oraz pejzaże kolejowe, które urzekają detalami. Nie było niespodzianki w meczu 15. kolejki żeńskiej PGNiG Superligi. Piotrkowia przegrała ze znacznie wyżej notowanym Zagłębiem Lubin 19-24. Tymczasem wygląda na to, że piłkarki mogą być spokojne o swoje następczynie. O pierwszym kwadransie Zagłębie prowadziło 9-4 i nagle stanęło. Do głosu doszła Piotrkowia i świetnie grająca Stefka Agowa. Liderka ligowych snajperek rzuciła kilka goli z rzędu i w 23 minucie było już tylko 9-10. Ostatnie minuty pierwszej odsłony należały jednak do lubinianek, które ponownie odskoczyły na 5 bramek 15-10. Druga połowa nie przyniosła już emocji. Przyjezdne sprawiały wrażenie, jakby chciały wygrać jak najmniejszym nakładem sił. Piotrkowia próbowała odrabiać straty, ale grała bardzo nieskutecznie, popełniając wiele błędów w ataku.
Ostatecznie drużyna gości wygrała 24-19. Myślę, że granie naprawdę nie jest najgorsze, bo i w Chorzowie też nie było źle. Do 40 po którejś minuty było na styku. No, zespół nas przełamał na 3 bramki, odskoczył i było po meczu, ale wydaje mi się, że granie nie jest złe. No pewnie, że ten Olkusz, Trzew to są mecze kluczowe, ale jadąc do Szczecina tak samo się nie możemy położyć. No te 10 bram to w ogóle dla mnie nie jest pocieszenie, dla mnie jedyne wygranie się liczy. Niestety mieliśmy ich blisko, ale nasze błędy znowu, szczególnie moje, z czego przepraszam cały zespół. Tymczasem wyjaśniła się sprawa trenera. Członek zarządu MKS Piotrkowia, Rafał Chmielewski, powiedział, że szkoleniowcem piotrkowianek do końca sezonu będzie Sławomir Kamiński. Te doniesienia, nie wiem, jakieś takie plotki, nie wiem, z czego wynikły. Owszem, była próba jakby wsparcia tutaj trenera, przede wszystkim doświadczeniem Agaty Wypy. Była to pewien sposób eksperyment, o którym myśleliśmy, że pomoże. Natomiast nie było żadnej oficjalnego komentarza, oficjalnej stanowiska zarządu, że zmieniamy trenera. Piotrkowianki po 15 kolejkach zajmują 11 miejsce w tabeli. W dorobku mają 5 punktów. W najbliższą sobotę pojadą do Szczecina, gdzie zmierzą się z miejscową Pogonią Baltika. Podopieczne Elżbiety Wiączek pokonały wysoko drużynę z Radomska i Bełchatowa. To kolejny triumf uczennic z szesnastki, które podtrzymują szkolne tradycje. To przecież właśnie wychowanki tej szkoły przez wiele lat stanowiły i nadal stanowią trzon zespołu grającego w najwyższej klasie rozgrywkowej. Mamy troszeczkę doświadczenia, ponieważ wygrałyśmy we wrześniu Mistrzostwo Województwa Orlikowej Ligi Mistrzów. W czerwcu byliśmy na Mistrzostwach Polski Szczypiorniaka na Orlikach i tam olbrzymie doświadczenie żeśmy zebrali, ponieważ były tam wszystkie klasy szóste i szkoły sportowe, a my pojechaliśmy jako zwyczajne uczennice i młodszą klasą, więc wiadomo było, że trzeba było się bardzo napracować, żeby jakieś tam wyniki osiągnąć, ale to właśnie owocuje tymi wynikami, które widać na tablicy. Bo jesteśmy z grannym składem, no. Ćwiczymy razem, czasem. Bo jesteśmy z różnych klas. Tak, jesteśmy z różnych klas wszyscy, ale ćwiczymy razem. Dziewczęta z szesnastki czeka teraz turniej o Mistrzostwo Województwa Łódzkiego. Będą broniły mistrzowskiego tytułu wywalczonego przed rokiem. Więcej informacji sportowych w środowym magazynie sportowym, a już za chwilę na naszej antenie program Nasze Miasto, Nasze Sprawy. Ja dziękuję Państwu za dziś. Do widzenia. Zima jak na razie nie pokazała jeszcze swojego groźnego oblicza. Dzięki temu na budowach praca wre. W kilku miejscach miasta wznoszą się mury nowych domów. Jeszcze w tym roku do dwóch bloków przy ulicy Wojska Polskiego wprowadzą się lokatorzy. Bloki już stoją, wybudowane są mury i schody wewnętrzne, a konstrukcja dachu pokryta jest w blisko 50%. Obecnie montowana jest stolarka okienna i instalacja elektryczna. To bloki budowane przez TBS, w których jeszcze są wolne mieszkania. Jeszcze mamy 4 wolne lokale, ponieważ niektóre osoby zmieniają swoje plany i zrezygnowały z partycypacji. W związku z tym zapraszamy chętnych do nas, do działu mieszkaniowego. Można składać aplikację. W blokach przy ulicy Wojska Polskiego 133 zamieszka 60 rodzin. Tutaj każdy nowy lokator będzie mógł uzgodnić szczegóły wykończenia swojego mieszkania. Całe osiedle bloków powstanie też we wschodniej części miasta. Zielona Aleja to nazwa nowo powstającego osiedla obok Osiedla Wyzwolenia. Działka, na której powstają bloki, ma powierzchnię 2 hektarów. Budynki mieszkalne to jednak nie wszystko. W planach jest też zagospodarowanie terenu w okolicy osiedla. Od tego punktu, w którym teraz stoimy, 500 metrów ścieżki rowerowej w kierunku jeziora Bugaj. Tak jak wspomniałem wcześniej, za nami, za naszymi budynkami osiedlowy park. I między naszymi budynkami powstaną takie łączniki i promenada wzdłuż całego osiedla, gdzie będą mogli sobie
mieszkańcy przechadzać się, spacerować. Pierwszy budynek w stanie surowym ma być zakończony w kwietniu. Obok nowo powstającego osiedla swoje bloki wybuduje też TBS.